Witam serdecznie. Chciałbym przedstawić Ci Instytut IRN, który bada zjawisko OBE, zjawisko eksterioryzacji. Witam, jestem Robert Noble i chciałbym powiedzieć Ci parę słów na temat Instytutu. Instytut IRN jest organizacją non-profit, która bada i pomaga ludziom rozwinąć potencjał swojej świadomości do maksimum. Główny nacisk kładziemy na doświadczenia związane z wychodzeniem z ciała, takim jak OBE, świadome śnienie, projekcje astralne. Witam, jestem Robert Noble i chciałbym powiedzieć parę słów na temat Instytutu. Takich zdolności jak wychodzenie z ciała, świadome śnienie, bądź też projekcja. Witam, jestem Robert Noble i chciałbym powiedzieć parę słów na temat Instytutu. Instytut IRN jest organizacją non-profit badającą i pomagającą rozwinąć potencjał ludzkiej świadomości do maksimum. Duży nacisk kładziemy na rozwój zdolności psychicznych i energetycznych człowieka, w szczególności na takie doświadczenia jak OBE, czyli wychodzenie z ciała, świadome śnienie, bądź też projekcja astralna. Dzięki tym doświadczeniom badamy naturę naszej realnej rzeczywistości. Badamy to, w kim faktycznie jesteśmy. Witam, jestem Robert Noble i chciałem opowiedzieć Ci parę słów na temat Instytutu. Instytut IRN jest organizacją non-profit, która bada zjawisko OBE. Bada zjawisko eksterioryzacji, świadomego śnienia, projekcji astralnej. Kładziemy duży nacisk na te właśnie doświadczenia, aby zrozumieć naszą wielowarstwową rzeczywistość. Witam, jestem Robert Noble i chciałbym powiedzieć Ci parę słów na temat Instytutu. Instytut IRN jest organizacją non-profit i pomaga ludziom badać potencjał ich świadomości. Witam, jestem Robert Noble i chciałbym opowiedzieć Ci parę słów na temat Instytutu. Instytut IRN jest organizacją non-profit, badającą i pomagającą ludziom rozwinąć potencjał świadomości do maksimum. Witam. Witaj, jestem Robert Noble i chciałbym powiedzieć Ci parę słów na temat Instytutu. Instytut IRN jest organizacją non-profit, która bada potencjał ludzkiej świadomości do maksimum.
Witaj, jestem Robert Noble i chciałbym Ci powiedzieć parę słów na temat Instytutu. Instytut IRN jest wciąż poszukując odpowiedzi na nurtujące nas pytania. W szczególności nad OB, czyli doświadczeniami poza ciałem, świadomym śnieniem i projekcją astralną. Nie jesteśmy związani z żadną religią, z żadną filozofią, z żadną partią polityczną, ani też z żadną doktryną religijną. Chcemy, aby nasze badania były jak najbardziej obiektywne. Nas, ludzi poszukujących, łączy wielka pasja w odkrywaniu tego, kim w rzeczywistości jesteśmy. Witaj, jestem Robert Noble i chciałbym powiedzieć Ci parę słów na temat Instytutu. Instytut IRN jest organizacją non-profit, badającą i pomagającą rozwinąć potencjał ludzkich możliwości do maksimum. Duży nacisk kładziemy na doświadczenia poza ciałem, świadome śnienie i projekcję astralną, jako sposobu na rozumienie naszej wielowymiarowej rzeczywistości. Wciąż nurtujące nas pytania sprawiają, że jesteśmy poszukiwaczami. Poszukujemy odpowiedzi na powstające pytania, a przede wszystkim na jedno główne pytanie. Kim tak naprawdę jesteśmy? Misje Instytutu. Propagowanie zjawiska doświadczeń poza ciałem. Badanie i zrozumienie natury drugiej rzeczywistości. Misjami Instytutu są badanie i misjami Instytutu są propagowanie wiedzy na temat doświadczeń poza ciałem, badanie i zrozumienie drugiej rzeczywistości, która jest dostępna poza ciałem, praca nad wynalezieniem metody, która będzie dostępna dla każdego, będzie jak najbardziej efektywna i każdy będzie mógł doświadczać przebywania poza ciałem. Instytutu. Przede wszystkim główną misją jest propagowanie doświadczeń poza ciałem. Badanie natury rzeczywistości poza ciałem. Jak to faktycznie funkcjonuje, co się dzieje. Misje Instytutu. Propagowanie wiedzy na temat doświadczeń poza ciałem. Badanie i zrozumienie drugiej rzeczywistości, która jest dostępna po opuszczeniu ciała. Wynalezienie najprostszej metody, wynalezienie i udoskonalenie metody, która pozwoli każdemu opuścić swoje ciało fizyczne. Misje Instytutu. Misje Instytutu. Misje Instytutu. Propagowanie doświadczeń poza ciałem. Misje Instytutu. Propagowanie doświadczeń poza ciałem. Misje Instytutu. Główną misją Instytutu jest propagowanie doświadczeń poza ciałem, szerzenie informacji na temat OB, projekcji astralnej, na temat świadomego śnienia. Następną misją jest badanie i zrozumienie natury drugiej rzeczywistości, która jest dostępna poza ciałem. Wynalezienie i udoskonalenie metody, która pozwoli każdemu wychodzić z ciała. Następnie
chcemy, abyśmy dbanie o wysoki poziom etyczny wewnątrz Instytutu, jak i na zewnątrz Instytutu. Cele Instytutu Roberta Nobla. Cele Instytutu. Głównym celem jest badanie wszystkich możliwych aspektów. Cele Instytutu. Badanie wszystkich możliwych aspektów związanych z wyjściami z ciała. Cele Instytutu. Badanie wszystkich możliwych aspektów związanych z doświadczeniami poza ciałem, świadomym śnieniem, projekcją astralną. Prowadzenie i uczestniczenie w różnych badaniach, które będą pomocne w wyjaśnieniu tego zjawiska. No masakra. Instytut realizuje swoje cele poprzez badanie wszystkich możliwych aspektów dotyczących doświadczeń poza ciałem, projekcji astralnej, świadomego śnienia, prowadzenie i uczestniczenie w, i wspieranie badań pomocnych w wyjaśnieniu tego zjawiska. Instytut realizuje swoje cele poprzez badanie wszystkich możliwych aspektów związanych z doświadczeniami poza ciałem, projekcją astralną, świadomym śnieniem, prowadzenie, uczestniczenie wszelkiego rodzaju badaniach, które są w stanie uzyskać jakieś informacje na temat eksterioryzacji. Instytut realizuje swoje cele poprzez eksterioryzacji. I głównym celem jest metoda, jaką stosujemy, a jest to nic innego jak własne doświadczenie, które poprzez własną praktykę daje nam wiedzę empiryczną, którą posiadamy. Naszymi metodami badawczymi jest badanie eksterioryzacji. Naszymi metodami są badawczymi jest praktyka osób. Instytut realizuje swoje cele poprzez badanie wszelkich możliwych aspektów związanych z doświadczeniami poza ciałem, świadomym śnieniem i projekcją astralną. Prowadzenie i uczestniczenie w wszelkiego rodzaju badaniach mających na celu zwiększenie naszej wiedzy na temat eksterioryzacji. Naszymi metodami badawczymi są prowadzone eksperymenty przez ludzi praktykujących z całego świata. Instytut realizuje swoje cele poprzez Instytut realizuje swoje cele poprzez badanie wszelkich możliwych aspektów związanych z doświadczeniami poza ciałem, projekcją astralną i świadomym śnieniem. Prowadzenie i uczestniczenie w wszelkiego rodzaju badaniach wspierających wiedzę na temat
Instytut realizuje swoje cele poprzez badanie wszelkich możliwych aspektów związanych z doświadczeniami poza ciałem, świadomym śnieniem i projekcją astralną. Prowadzenie i uczestniczenie w wszelkiego rodzaju badaniach mających na celu zwiększenie naszej wiedzy na temat eksterioryzacji. Naszymi metodami badawczymi są eksperymenty ludzi praktykujących z całego świata.